Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj wybrałem się na Feder, na uroczysko karpiowe, bo uważam, że ta woda ma niesamowity potencjał, jeśli chodzi o łowienie tutaj właśnie na metod Feder. Natomiast mało ludzi to tutaj robi. Większość oczywiście nastawia się za dużym karpiem, natomiast w wodzie jest ogromna ilość dużych linów, w przedziale 2-3 kg, leszcze, płocie i inny białoryb. Dzisiaj przyjechałem stricte na karpia z jedną wędką. Zobaczymy, czy uda się coś wydubać. Ja mam nadzieję, że tak. Już jakieś pierwsze brania na szczytówce zaobserwowałem, ale bardzo delikatne, nie zacinałem. Czekamy na branie. Pierwszy zestaw przygotowany. W sumie to pierwszy i ostatni, bo mam tylko jedną wędkę. Pelecik. Warbal Ananas 10 mm. Zestaw leci do wody. Jeśli chodzi o mój sprzęt, to dzisiaj wybrałem wędkę Delfin Magma. Gra do 90 g wyrzutu. Zależało mi właśnie na wędce, która ma troszkę mocy więcej w sobie, ze względu na to, że nastawiłem się na karpie. No i tutaj używam też dosyć ciężkich koszyczków dużych z zanętą ważą w granicach 80-90 gram. Zależało mi na tym właśnie, żeby rzucić jak najdalej. Jest to fajny kij, bo on występuje w dwóch długościach. Tutaj jakby możemy z jednego kija zrobić dwa rodzaje kija, albo 3 metrówkę, albo 3,60. Jak to działa, po prostu jest taka część wymienna. Ja akurat mam 3,60 teraz zrobione, bo chciałem dłuższy kij. Natomiast jeśli chcemy 3 metrówkę, nie potrzebujemy takiego długiego kija, to tylko wymieniamy ten element na krótszy i mamy praktycznie inny kij, o innych parametrach, bym powiedział. Co do kołowrotka, to tutaj skarb eksperta, standardowo Intruder Feder 6000, bardzo fajny kołowrotek, budżetowy, myślę, że w zupełności wystarczy do połowu na metod Feder. I co, żyłeczka Neon, katran oczywiście, tutaj mam dosyć grubą, bo 0,28. Tak jak mówię, no nastawiłem się troszkę na większe ryby, natomiast wiadomo, jak jedziemy na mniejsze ryby, możemy spokojnie zmniejszyć tą średnicę. Tutaj nie ma najmniejszego problemu z tym, tak? Każdy dobiera sprzęt pod siebie. O, mam branie. Ach, pusto. Są tam jakieś pociągnięcia, ale niestety na razie puste. Jak łowimy tutaj karpiowo i też łowimy na przykład na tego typu warbale, małe przynęty, ale z zestawem karpiowym nie widać w ogóle tych brań, jakichś tam pociągnięć i tak dalej. Natomiast tutaj przy takim delikatnym kiju, delikatnym, on jako na metod Feder to nie jest najdelikatniejszy, ale wiadomo, w stosunku do karpiówki jest bardzo delikatny. Z racji tego, że nawinąłem na kołowrotek żyłkę Neon z katrana żółtą, to postanowiłem nawinąć jeszcze szczałówkę. Tak, żeby ten ostatni odcinek był po prostu czarny, neutralny. A dodatkowo jeszcze przygotowujemy się do łowienia dużych karpi, więc chodzi tutaj, żeby ten odcinek ostatni był wzmocniony. Więc ja tutaj sobie wziąłem akurat. To jest plecionka 0,20 mm, ona jest przeznaczona do przyponów,
metod Feder, natomiast jest to dosyć mocna plecionka, dlatego ja ją sobie wziąłem, żeby tutaj sobie strzałówkę z niej zrobić. Dzisiaj jedną z zalet, którą będę używał, to jest metod Mix Rapid Sweet Fish z Copex, benza firmy Benzar Mix. Jest to gotowa zanęta do metody. Zobaczymy, otworzymy, czy trzeba będzie delikatnie domoczyć, czy może nie. Potem przesiejemy to przez sito. A myślę, że delikatnie domoczymy. Zobaczcie, ta zanęta sobie posiada już pelet. Ja tutaj widzę jakiś halibutowy, czerwony. Dosyć gruba struktura. Ale to dobrze. Przyjechaliśmy dzisiaj na karpie, więc właśnie taką zanętę potrzebujemy. Dobra, teraz zmoczymy ją trochę jeszcze wodą, domoczymy. Ogólnie się klei, ale tak na moje oko jeszcze delikatnie ją zmoczę i przesiejemy przez sito. Pozbędziemy się tych grudek. Sito mam dosyć też takie z dużymi oczkami. Nie szkodzi. Większe elementy i tak zostają na sicie. Jak dodałem wody, troszkę zmoczyłem, to nagle wydobył się cały ten aromat z kopeksu i słodkości. Rewelacyjny zapach. Zostały nam tylko większe elementy na sicie. Pierwszą zanętę mamy gotową. Do drugiego pojemnika przygotowałem sobie pelet Sweet Rainbow z Genesis Carp Champion Line seria. Pelet to jest Ready Go, czyli to jest pelet, który jest już namoczony, gotowy do użycia. Oczywiście, jeśli ktoś potrzebuje bardziej mokry, no to wystarczy dodać trochę wody. Zobaczcie, klei się z automatu. Natomiast nie zalewamy go wodą. Po prostu zraszamy go, a nie zalewamy wodą, bo on już w strukturze jest przygotowany, namoczony, więc tak tylko, żeby dostał troszkę wody z wierzchu, żeby ewentualnie ta struktura jego lepiej się kleiła. Także to mam już przygotowane. Jeszcze sobie przywiozłem metod Mix Sweet Yellow. To jest normalna zanęta Genesisa, którą trzeba rozrobić wodą. Natomiast na razie zostanę przy gotowym pelecie i do tego metod Mix z Benzar Mix. Mam pierwszego karpia. Ładne, zdecydowane branie. Lubię tą moc na kiju. A szczególnie na takim kiju federowym.
zwykle ktoś przeszkadza w nagrywaniu, no ale trudno. Trzeba sobie poradzić. Piękny karp na Method Feeder, tutaj zapięty za kącik, ale walka niesamowita. Ja to zawsze mam takie szczęście, że jak chcę coś nagrać, to coś się dzieje wokoło, albo jakieś wykopy, albo roboty. Dzisiaj są żniwa, no ale co, nie będziemy narzekać. Muszę trochę głośniej mówić, zaraz nam kombajn odjedzie, a ja też karpę nie chcę męczyć. Zobaczcie, jaki piękny. Około 12-13 kg karp. Rewelacja. A zestaw federowy, coś pięknego. Nasza zanęta z Benzarmixa, Scopex Fish plus ananas, Warbal. Rewelacyjne efekty. Miałem kilka brań, a jak widzieliście, no ale niestety puste, a tutaj było zdecydowane branie. Także cieszy mnie to, że pierwszy wylądował na macie, no gdzieś po jakichś 40-50 minutach od momentu, jak zacząłem łowić. Także mamy pierwszego. Piękny, silny karp. A na wędkę federową rewelacyjna zabawa, naprawdę coś pięknego. Piękny. Lubię te momenty, kiedy mogę zapozować do kamery i kiedy ryba wraca do wody. I właśnie w tym momencie będziemy ją wypuszczać.
płynie. Nie wiem, czy powiększę, bo nie wiem, czy dam radę większe wyciągnąć na ten mój zestaw. O, czekaj, muszę cię odpiąć. Ale piękny, silny karp. Super. No, płyń sobie. Ta wędka w zestawie posiada też aż 5 wymiennych szczytówek, od najdelikatniejszej do najtwardszej. Ja używam ze względu na to, że na ciężki koszyczek i ryby, pod które się przymierzyłem, używam najtwardszej szczytówki. Natomiast mamy jeszcze do wyboru 4 różne szczytówki, takie jak U-Light, Light, Medium i jeszcze U-Light. Czyli widzę, że dwie się powtarzają, takie same, jest medium, jest dodatkowo light, jest heavy tutaj, więc w jednym zestawie mamy aż 5 szczytówek. Jest to bardzo fajna opcja. W przyszłym roku na tym zbiorniku na uroczysku karpiowym odbędą się pierwsze w historii zawody Method Feder. Będą to mistrzostwa Polski w wędkarstwie federowym. Method Feder Cup Poland. Impreza będzie składała się z 3 edycji. Pierwsza edycja będzie w maju, druga będzie w czerwcu i trzecia będzie we wrześniu. W każdej edycji pula nagród to 30 tysięcy złotych. Natomiast oprócz każdej z imprez, gdzie będą nagradzani zawodnicy za zajęcie najwyższych miejsc oraz zdobywcy sektorów, ich punktacja i wynik będzie liczył się w tabeli Grand Prix. Tabela Grand Prix będzie to osobna tabela, która będzie sumowała wynik w 3 imprezach. Czyli ktoś, kto wystartuje w 3 imprezach, zdobędzie punkty, kilogramy, będzie po prostu odpowiednio wpisywany. I w ostatniej edycji we wrześniu, oprócz oczywiście nagród i jakby imprezy dotyczącej samej edycji, nagrodzenia pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca i tak dalej, edycji wrześniowej, będzie osobna lista i wtedy będzie to finał tej imprezy całej i wtedy wyłonimy zwycięzców oraz mistrzów Polski. W każdej z edycji do wygrania za pierwsze miejsce będą pieniądze, 5000 zł plus nagrody rzeczowe. Drugie, trzecie miejsce również pieniądze oraz nagrody rzeczowe. Natomiast w klasyfikacji generalnej Grand Prix zdobywca Grand Prix otrzymuje 10000 zł. Drugie miejsce otrzymuje dodatkowo 5000 zł. I trzecie miejsce otrzymuje 3000 zł. Więc generalnie pula nagród w całej edycji to jest 110 tysięcy zł. Takiej imprezy jeszcze nie było w Polsce, tak dużej przede wszystkim, ponieważ mamy do dyspozycji zbiornik, gdzie może wystartować naprawdę sporo zawodników Method Feder. Myślę, że to jest też największa impreza w tej części Europy, jak nie w Europie. Jeśli chodzi o szczegóły, będziemy informować w mediach społecznościowych, na stronach, również na kanale. Ale myślę, że to będzie około września, październik. Wtedy pojawią się wszystkie szczegóły oraz regulamin tej imprezy. Sponsorami tej imprezy będą największe topowe firmy zarówno z Polski, jak i z Europy. O tym będziemy informować też troszkę później. Postanowiliśmy zrobić taką imprezę, ponieważ uważam, że ta woda ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o Method Feder, niewykorzystany. Oprócz karpi dużych,
są również mniejsze, bo łowione są po 3, 4, 5 kilo karpie. Dodatkowo liny, leszcze, karasie, płocie. Ogromna ilość. Tego się po prostu nie łowi normalnie, standardowo, jeśli chodzi o zestawy karpiowe, aczkolwiek liny w tym roku naprawdę złowiono setki linów, bo interesowałem się tym, rozmawiałem z ludźmi, czasami na zestawy karpiowe, na kulki, ktoś miał za zasiadkę po 10-15 linów i to wszystkie liny w granicach 2 do 3 kg i nawet większe, także piękna. O. Naprawdę woda ma ogromny potencjał i postanowiliśmy to w końcu wykorzystać pod metod feeder. A druga sprawa jest taka, że tutaj jest zaplecze, brzeg jest prosty. Wystartować może naprawdę dużo zawodników, każdy będzie miał przestrzeń wokół siebie. Nie będzie ścisku tak jak na innych imprezach, gdzie zawodnicy siedzą co 5 metrów. Tutaj nam to nie grozi, więc możemy zrobić tutaj imprezę na najwyższym poziomie. Tak jak wspomniałem wcześniej, będą to 3 imprezy, maj, czerwiec oraz wrzesień. Każda impreza oczywiście ma swój regulamin, swoje wpisowe, swoją pulę nagród. Tak jak wspomniałem, czyli każda impreza to jest 30 tysięcy złotych minimum w nagrodach, plus dodatkowo Grand Prix, czyli wyłonienie mistrzów Polski z 3 edycji. Tam pula nagród wynosi blisko 20 tysięcy złotych, ale w gotówce. Mistrz Polski otrzymuje, oczywiście oprócz, może wygrać każdą z edycji, może wygrać jedną z edycji. I również na każdej edycji otrzymuje nagrody pieniężne oraz rzeczowe. Oraz w ostatniej edycji, jeśli na przykład załapie się na pierwsze miejsce, zdobywa również nagrody pieniężne. I licząc, tak naprawdę ktoś, kto na przykład udałoby mu się wygrać 3 edycje z rzędu, co gwarantuje mu w sumie z automatu mistrza Polski oraz pierwsze miejsce w tabeli Grand Prix, zgarnia 25 tysięcy złotych w gotówce plus nagrody rzeczowe z 3 edycji. Czyli pula w granicach około 35-40 tysięcy złotych, w tym 25 tysięcy w gotówce. Także myślę, że jest to świetna opcja. My jesteśmy w trakcie przygotowania wszystkiego, regulaminy już są gotowe, plakaty też są gotowe, ale chcemy to dopiąć na ostatni guzik, tak żeby ładnie to wszystko zaprezentować i po prostu pokazać Wam to, co przygotowaliśmy, co chcemy pokazać, co chcemy osiągnąć, jeśli chodzi o tego typu imprezę, a chcemy po prostu, żeby to była impreza na najwyższym poziomie, ponieważ mamy do tego środki, zaplecze oraz wodę, więc myślę, że to będzie jedna z największych imprez tego typu w Europie. Jestem tego pewny. Zestaw federowy to ciężki temat.
zacząłem ją przerzucać. Bym ją przerzucił 3 minuty temu, tylko że przyjechałeś. Ale idzie czy stoi? Nie, idzie, idzie. Mamy go. Zobaczcie jaka ryba. Będziemy ją ważyć, ale może mieć przy 20. Coś koło 20 może się uda. Mały haczyk się wbił. Taki zestaw. Waga pokazuje 19 kilo minus worek. To gdzieś 17,5. Ale nie jestem pewny za tą wagę, bo troszkę się zacina, nie wziąłem elektronicznie. Ale trudno. Tak czy siak, bardzo, bardzo piękna ryba. Zobaczcie jaki długi. Myślałem, że dzisiaj nic nie będzie przez ten upał, ale jednak się udało drugą rybę wypracować. Ale upał jest straszny. Plus 30 leje się ze mnie. Ale to nic. Ważne, że ryba na macie kolejna. Mamy. Jak zauważyliście, podbierka nie mam typowo do metod feeder. Mam karpiowy podbierek, ale to specjalnie, bo wiedziałem, że mogę liczyć na duże karpie. Dlatego nie chciałem brać małego podbieraka, żeby mieć problem z podebraniem. Wolałem wziąć duży podbierak karpiowy. Szczególnie, że dzisiaj się typowo nastawiłem na karpie. Ale normalnie oczywiście mniejszy podbierak do mniejszych ryb, jak najbardziej, bardziej poręczny, jest skazany. Natomiast ja dzisiaj sobie wziąłem karpiowy, no bo ciężko w taki typowy federowy podbierak podebrać karpia od 12 kg wzwyż. Więc to na pewno też ułatwia mi nie tyle łowienie, co po prostu potem obchodzenie się z tą rybą.
Tym razem zarzuciłem na całkiem nową przynętę. To są przynęty nowości z Genesisa, które pojawią się na 2022 rok. Są to tak zwane flat upy. To jest kukurydza, znaczy to jest kulka w postaci kukurydzy pływająca. Tutaj akurat mam zapach Sweet Rainbow, ale będzie to występować w kilku zapachach w jednym rozmiarze, więc jest to imitacja kukurydzy w postaci kulek proteinowych pop-upów. Idealne zarówno do metod feeder, jak i do łowienia po prostu karpiowo, tak? Nie musimy kupować już gumowych kukurydz sztucznych, tylko po prostu możemy sobie tego typu przynętę kupić i zastąpić gumową przynętę takim pop-upem w postaci kukurydzy. Ta przynęta charakteryzuje się również tym, że ma świetną wyporność. Miks został tak skomponowany, że bardzo duża jest wyporność. Zakładając 2-3 kukurydze, spokojnie mamy przynętę pływającą. No bo wiadomo, jeśli założymy duży hak i jedną kukurydzę, no to ten hak może zbalansować nam tą przynętę. Natomiast 2-3 i wtedy mamy typowo pływającą przynętę razem z haczykiem, tak zwany pop-up. I co najważniejsze, w innym kształcie. Często zdarza się tak na łowiskach, gdzie są przełowione, że ryby boją się na przykład kulek proteinowych, okrągłych, natomiast to ma całkiem inny kształt. Jest to świetna alternatywa dla tych, co używają właśnie kukurydz, nawet prawdziwych kukurydz, tak? Po prostu wytrzymalsza, dłużej utrzyma się na pewno na włosie niż normalna kukurydza. Na razie coś brania ustały, ryba przestała się rzucać, ale być może to wina tego kombajnu, co tutaj jeździł, bo ogromny hałas zrobił i ryba jakby całkowicie gdzieś się spławia pod tamtym brzegiem, ale tutaj w tej części mojej niestety nie. Także być może to jest przyczyną tego, że chwilowo ani nie ma spławów, ani nie ma brań. Na dzisiaj już wystarczy. Upał dał mi się bardzo we znaki. Jestem wykończony. Dzisiaj naprawdę pierwszy taki dzień po kilku dniach chłodniejszych, gdzie temperatura znowu przekroczyła plus 30, więc nawet w cieniu ciężko się siedzi. Widać, ryba jest w łowisku, stoi pod powierzchnią, ale bierze słabo. No, przypuszczam, że przez upał, bo to jest płytko, nawet bardzo płytko. No i ona w tym czasie woli się teraz wygrzewać, ale ja i tak jestem zadowolony, bo udało się złapać dwie ryby. Druga ryba, bardzo fajna ryba, myślałem, że będzie 20. Troszkę zepsułem, bo nie wziąłem dobrej wagi. Tą wagę, którą mam, no to jest taka waga, która nie do końca dobrze waży, ale przyjmujemy, że miał te 17,5, niecałe 18. Bo raz mi się wskazówka zatrzymała na 19 kg, raz na 20 kg, oczywiście z matą. Więc niech tak będzie, gdzieś blisko 18 kg. Także jak na taki delikatny feeder i tego typu łowienie, jestem mega zadowolony. Wstępnie nakreśliłem Wam temat Metod Feeder Cup Poland, który odbędzie się w przyszłym roku tutaj na uroczysku, czyli cykl imprez zawodów Metod Feeder oraz Mistrzostwa Polski w wędkarstwie federowym. A w kolejnych odcinkach, które postaram się też nagrać z uroczyska, ale w innych miejscach, może jeszcze tutaj raz przyjadę w to miejsce, ale już jak będzie inna pogoda. Natomiast jeszcze chcę połowić na feeder, ale w innych częściach zbiornika. Opowiem Wam więcej, powiem więcej o regulaminie, także każdą imprezę rozłożymy na czynniki pierwsze, tak żebyście wiedzieli, o co chodzi. Mam nadzieję, że to ta impreza naprawdę będzie rewelacyjna, bo
Możliwości mamy ogromne. Na tym zbiorniku spokojnie może wystartować ponad 100 zawodników, 150 i każdy będzie miał dużo miejsca i praktycznie bardzo równy plac i równe szanse. Więc cóż, ja na razie ten temat zostawiam. Życzę Wam powodzenia nad wodą. Ja też już się zbieram powoli. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Zapraszam Was na nasz sklep internetowy www.genesisbox.pl oraz do sklepu stacjonarnego w Chorzowie na Truchana 35. Także trzymajcie się i łówcie okazy. A ja spadam. Na razie, cześć.